Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś Mirosława Stachowiak-Różecka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Pani poseł, dziś mija dokładnie rok od wojny, od wybuchu wojny w Ukrainie, rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Co dalej z Ukrainą? No, z dumą i z ogromnym takim podziwem patrzymy chyba wszyscy na to, jak dzielnie walczy i dziś nie ma nigdy wątpliwości, że walczyć będzie do końca, do ostatniej kropli krwi, że po prostu nie odpuści. Na naszych oczach, gdy Putin myślał, że po prostu, prawda, w 3 dni pokona ten dzielny naród, to my obserwowaliśmy, zwłaszcza w pierwszych tygodniach, jak ten naród tak naprawdę się rodził na naszych oczach. Jego tożsamość, jego waleczność, jak po prostu z podziwem patrzyliśmy, jak są dzielni. No dziś już wiemy na pewno, że ten konflikt jeszcze trochę potrwa, że on nie skończy się w ciągu kilku dni i tygodni. Mm-hmm. No bo wszyscy eksperci właśnie mówią, że wojna szybko się nie skończy, no to ten czas niestety wiemy, działa na korzyść albo na czyją niekorzyść. Trudno stwierdzić, na czyją korzyść, niekorzyść. No na pewno po prostu na niekorzyść Ukrainy, bo giną ludzie, bo umierają ludzie, nie tylko żołnierze, ale również cywile, bo ten kraj jest bombardowany, degradowany i niszczony. No tu nie ma żadnych korzyści i dziś już wiemy, że trochę to potrwa, ale też już wiemy po roku, że w niektórych wypadkach, no obserwowaliśmy, prawda, bo jeśli chodzi o Polskę, to możemy, myślę, że oboje z dumą powiedzieć, tak, Polacy zachowali się jak trzeba w tej sprawie i to zarówno Polacy, jak i przedstawiciele władzy, no rząd po prostu, samorządowcy, wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania i ta polityka i w Polsce wewnątrz i również ta kampania prowadzona dla Ukrainy w Europie była bardzo dobra i skuteczna, dziś to widzimy, no ale też już wiemy, że wiele krajów, no choćby Niemcy, trochę dojrzewały do takich konkretnych decyzji, trochę im to zajęło, ale chyba po roku możemy powiedzieć, że powoli się ten front wsparcia dla Ukrainy wykrystalizował i chyba już wszyscy w tym tak zwanym świecie europejskim, wolnym świecie, po jasnej stronie, jak to w nawiązaniu do Bidena możemy powiedzieć, chyba już wiemy, co trzeba robić i myślę, że wszyscy jednak nadal będziemy konsekwentnie i w jedności Ukrainę wspierać. Do Bidena za chwilkę przejdziemy, ale jeszcze o wojnie. Rosja ma na pewno przewagę, jeśli chodzi o zapasy broni, zapasy amunicji. Nie sądzi pani, żeby, jeśli Zachód chce, żeby Ukraina wygrała tę wojnę, to te zasoby do Ukrainy muszą płynąć szybszym i szerszym strumieniem? To zdaje się, że jest największy problem. Właśnie też do tego nawiązywałam, że ten czas zastanawiania się, podejmowania decyzji przez niektóre kraje trochę trwał, no podobnie zresztą z sankcjami, prawda? No kolejny pakiet sankcji jest dogadywany i czasami są opory, bo są jakieś tam, prawda, interesy i sprawy w rynków wewnętrznych i zwyczajnie gospodarcze. No ale naprawdę ta kampania, zwłaszcza rządu premiera Morawieckiego, wspólnie z Czechami, z Estończykami, z Litwinami naprawdę jest bardzo dobra i liczę, że również przyniesie przyspieszenie. No obserwujemy to, jak już nawiązywałam właśnie u Niemców. No, wydawało się, że nigdy nie podejmą decyzji o wysłaniu na Ukrainę czegoś więcej niż hełmy, a jednak powolutku to się zmienia, ale ma pan rację. To jest ciągle, jeśli chodzi o kraje europejskie, za wolny proces i trzeba za wszelką cenę go przyspieszać w imię po prostu życia ludzkiego na Ukrainie. To teraz Joe Biden, za nami wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, druga w ciągu roku. Też pani uważa, jak prezes Jarosław Kaczyński, że nic nie powiedział? Komentując jego wystąpienie. Wie pan co, widziałam, że ta historia żyje swoim życiem w mediach społecznościowych, na Twitterze. Naprawdę nawet przyznaję, nie zatrzymałam się na sekundę przy tym, żeby rozstrzygać, jakież to zdanie ostatecznie padło z ust pana Jarosława Kaczyńskiego. To po prostu uważam, że nie warto się tym zajmować. Powiem, co ja myślę o Bidenie, jeśli pan pozwoli. Uważam, że to było ważne wydarzenie. No, oczywiście najważniejsze, że jego noga stanęła w Kijowie. To absolutnie wydarzenie po prostu niezwykłe pokazanie i udowodnienie, że po pierwsze się nie boimy, że będziemy w tym naszym świecie konsekwentni i że Kijów jest wolny. To było takie otwarte wsparcie i wielkie moim zdaniem wydarzenie. No a jeśli chodzi o Polskę, co się wydarzyło, no to jest jasne. No to, jaki to po sygnał prostu z Warszawy? Po słowach Bidena popłynął na Kreml. Ja odbieram sprawę bardzo prosto. No my jesteśmy absolutnie najważniejszym w tej chwili partnerem dla Amerykanów. Jesteśmy liderem tego wsparcia i pomocy dla Ukrainy. Oczywiście wynika to z prostych, oczywistych okoliczności, jak to, że jesteśmy krajem przygranicznym, ale też udowodniliśmy, że można na nas liczyć, że jesteśmy gotowi i potrafimy to robić konsekwentnie, z odwagą i wspólnie, no bo trzeba powiedzieć, że w sprawie wsparcia dla Ukrainy to rząd i jego decyzje są wspierane.
wypowiedziane również przez opozycję. Można sobie dyskutować o tym, co Jarosław Kaczyński powiedział i jak podsumował wystąpienie Bidena i czy kto tam co usłyszał, ale prawda jest taka i w tym miejscu warto podziękować, że na całe szczęście w tych trudnych czasach, bo przecież rok wyborczy, na całe szczęście w sprawie Ukrainy mówimy w najważniejszych sprawach jednym głosem. Podczas wizyty Bidena w Polsce Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda podszedł do Donalda Tuska, uścisnął mu dłoń. Dobrze wiemy, że takie gesty w polityce nie zdarzają się zbyt często, a jeśli już się zdarzają, to coś znaczą. Co za tym stoi? Właśnie to, o czym mówię. To jest bardzo trudny czas. My zdajemy sobie sprawę z tego, że choć będziemy robić wszystko, co można robić dla Ukrainy, to jednak musimy sobie zdawać sprawę, że oni walczą również za nas i że my ciągle tu, wewnątrz naszego kraju, ponad podziałami politycznymi, nawet kiedy to jest rok wyborczy, musimy rozumieć, że jeśli Ukraina nie da rady, choć ja głęboko wierzę, że tak, że wygra, że zwycięży tę wojnę, ale jednak my, odpowiedzialni politycy, musimy sobie zdawać sprawę, że zawsze istnieje jakiś problem, jakieś ryzyko tego, że my być może też z takim wrogiem jak Putin będziemy musieli się mierzyć. Musimy w takich sytuacjach jednak wznieść się ponad emocje takich, prawda, sporów wewnętrznych i potrafić ze sobą rozmawiać. Myślę, że ten gest właśnie takie podejście symbolizował. A dopuszcza pani taki wariant, że ten gest ma także wymiar polityczny, że prezydent zakłada wariant B na jesień, że PiS przegra wybory, no to... którą i władzę przejmie Tusk i reszta opozycji? To jest pytanie do pana prezydenta. Co, przepraszam bardzo, pan prezydent zakłada, jeśli chodzi o to? Myślę, że niezależnie jak się potoczą wybory parlamentarne, po prostu rozumie i stanie na wysokości zadania, będzie robił, no jakkolwiek to zabrzmi, swoje. Po prostu jest prezydentem wszystkich Polaków, tyle. Natomiast gdy idzie o wybory, no to ja głęboko wierzę w to, mamy jeszcze kilka miesięcy, że jednak to podsumowanie kilku ostatnich lat Polacy ocenią sprawiedliwie i że możemy liczyć jeszcze raz na ich zaufanie i na mandat do rządzenia w kolejnej kadencji. Będziemy ciężko pracować, jesteśmy gotowi rozmawiać na każdy temat, jesteśmy gotowi z pokorą pochylić głowy za błędy i je wyjaśniać, ale absolutnie myślę, że w tak trudnym czasie i po tak trudnym czasie, jaki za nami, no to jest rząd, który zdał egzamin i pandemia, i wojna, więc po prostu, no cóż, no stajemy przed Polakami, będziemy proponować nowe rzeczy na kolejne 4 lata z nadzieją i wiarą, że dadzą nam. A pani dopuszcza mandat. Taki wariant, jaki? Że po 8 latach PiS przegra wybory i przejdzie do opozycji? No bo szczerze tutaj mówiąc, jest tak, albo wygracie, jest takie, albo przegracie. Nie wiem, co odpowiedzieć. No, jako doświadczony polityk zdaję sobie sprawę z tego przecież, że bywa, że wybory się po prostu przegrywa. Wygrywa, albo natomiast, się przegrywa tak, i wygrywa. Oczywiście. Natomiast no, trudno działać w polityce, kiedy się bierze coś takiego pod uwagę. No, trzeba głęboko wierzyć w to, że jednak robimy wszystko jak trzeba i że Polacy to widzą. Jak powiedziałam, z pokorą i z gotowością do tego, żeby pewne rzeczy zmodyfikować, słuchać się w to, co mają nam do powiedzenia. Na to jestem gotowa. Ja bardzo cenię sobie spotkania z wyborcami, bardzo to lubię, więc tu u nas, na naszym terenie, we Wrocławiu i w okolicach Wrocławia jestem nawet do najtrudniejszych rozmów gotowa, żeby jeszcze ten czas, kiedy ten program i propozycje na przyszłą kadencję powstają, przedyskutować z Polakami, żeby uwzględnić ich uwagi absolutnie w jak najwyższym stopniu, żeby te rządy w kolejnej kadencji były blisko ludzi, najbliżej, jak to jest możliwe, ze zrozumieniem ich spraw i trosk. Wierzę, że Villa wygramy. Plus to jest dla pani trudny temat? Nie. To porozmawiajmy chwilę. Proszę. Fundacja założona przez Michała Dworczyka, Wolność i Demokracja, otrzymała 4,5 miliona złotych od ministra Czarnka. Tam sekretarzem generalnym jest pani mąż, Radosław Poraj-Różecki, wcześniej był wiceprezesem. Nie widzi pani, nie sądzi pani, że w tym coś może być niestosownego, że do organizacji, które są powiązane z ludźmi władzy, płyną miliony publicznych pieniędzy. Więc jakby dwa wątki, no bo siłą rzeczy wywołuje pan również osobisty, rzeczywiście związany z moim mężem, więc w tym miejscu mając okazję, muszę powiedzieć krótko, że mój mąż jest sekretarzem Fundacji Wolność i Demokracja. Od początku powstania tej fundacji rzeczywiście jest zaangażowany w jej działalność, ale nie tylko w tej fundacji, wcześniej pracował i we Wspólnocie Polskiej, ze Straży Mogił Polskich. Mówiąc krótko, od 30 lat w różnych fundacjach, organizacjach pozarządowych i po prostu w życiu prywatnym wspiera i zajmuje się wsparciem i Polaków na wschodzie, i opozycji, i białoruskiej, i ukraińskiej, a także w swego czasu wspieraliśmy rodzinnie i byliśmy zaangażowani we wsparcie dla Czeczenów, którzy trafiali do nas, do Polski. I powiem bardzo krótko i wyraźnie, nigdy ta działalność nie miała tego waloru, prawda, pracy, czyli że zarabiał na tym pieniądze. Było to zawsze związane z taką działalnością charytatywną, było częścią naszego życia, a mojego męża jeszcze zanim ja go poznałam. Natomiast gdy idzie o
więc w Fundacji Wolność i Demokracja oczywiście też pełni funkcję honorową. Natomiast gdy idzie o tą sprawę, no szanowni państwo, trudno jest odmówić racji. Nawet już no, Wolność i Demokracja, no każdy może zajrzeć, zobaczyć jaka to jest działalność od wielu lat prowadzona. Warto przypomnieć, że w organach tej fundacji był także poseł Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej swego czasu. I jej jakby działalność możecie państwo bez trudu odnaleźć na stronach i śledzić, co się dzieje. Myślę, że wielu ludzi interesujących się tym wsparciem Polaków na wschodzie po prostu zna wszystkie rzeczy, którymi się Wolność i Demokracja może pochwalić. Ale mówiąc krótko, no po prostu nie widzę nic złego w tym, odkładając na bok Wolność i Demokrację, bo są też inne stowarzyszenia i organizacje, że wspieramy te organizacje ze środków publicznych, polskich, nie jakichś, prawda, źródeł zagranicznych. Ich działalność, która przecież będzie służyć Polakom przez ten właśnie sektor pozarządowy na różnych szczeblach, bo to jest ich działalność dla Polaków na wschodzie, ale też dla niepełnosprawnych, no przeróżna, głównie rzeczywiście edukacyjna, że wspieramy ich właśnie w taki sposób, że będą mieć siedzibę dla swojej działalności. No to jest po prostu rzecz, która się w wielu organizacjach przydaje, jest ważna i wiele organizacji w Polsce takie siedziby posiada. Nie bardzo, no tak, ale jeśli pani nie bardzo słyszy, widzę w tym problem, ale jeśli pani mówiąc słyszy, szczerze. Jeśli pani słyszy o tych przypadkach, gdy pieniądze trafiły do fundacji, do organizacji, które powstały kilka dni przed ogłoszeniem konkursu albo takie, które uzyskały negatywną opinię niezależnych ekspertów. Tak, słyszałam ekspertów. O takich przypadkach i przyznaję, że sama zwracałam na to uwagę, no bo ta to dyskusja się toczy. Nie zaskoczona? Jestem zdziwiona, bo jeżeli w fundacji Megafon, bo taka też była podawana jako przykład. Czy nie jest pani zdziwiona, że te fundacje otrzymują pieniądze? Nie, jeżeli mimo patrzymy na opinii? Taką fundację jak Megafon, czyli rzeczywiście fundacja powstaje na krótko przed, ta konkretnie fundacja, przed otrzymaniem wsparcia z resortu edukacji, ale ci, którzy w tą fundację się angażują, mają wieloletnie, potwierdzone również w mediach, bez trudu można to znaleźć, doświadczenie w działalności, którą chcą prowadzić w tym miejscu, no to tak naprawdę można zadać pytanie, to znaczy, że co? To znaczy, że nie możemy wspierać tych ludzi, to znaczy, jeśli ktoś, prawda, dostaje od rządu Prawa i Sprawiedliwości wsparcia tego typu działalność, to jest jakiś gorszy, to znaczy, jeżeli nie może liczyć na wsparcie z innej strony, to my nie mamy dawać, bo będzie posądzone o to, że nie ma kompetencji, tylko jest jakimś kolesiem czy znajomym, jest to wielce niesprawiedliwe. Oczywiście warto w tym miejscu powiedzieć bardzo prosto. No, wszyscy będziemy oczywiście śledzić i obserwować działalność tych fundacji. Na przykład, gdy idzie o organizacje pozarządowe, które, czy w ogóle instytucje, które otrzymują środki z funduszy unijnych, tam trwałość projektu jest 5-letnia, prawda? Wszyscy to wiemy. Tu w pierwszej wersji też była 5-letnia. Po tym właśnie, po tej burzy medialnej została przedłużona do 15 lat, więc wszyscy będziemy mieli szansę przez te kilkanaście lat śledzić tą działalność organizacji i sprawdzać po prostu, czy rzeczywiście dobrze służą lokalnym społecznościom czy Polakom. Nie obawia się pani właśnie, że Polacy ocenią to negatywnie? To ale ja się nie obawiam. Pieniędzy. Ja jestem przekonana, że wielu ludzi naprawdę udowodni, że zasłużyli na to, żeby takie wsparcie otrzymać i że skorzystają na tym nie oni, ci ludzie, którzy w tej fundacji pracują, tylko po prostu podopieczni tych fundacji. Jestem przekonana, że przez tą presję medialną i to, że wszyscy się tym interesują, tym bardziej będą bardzo rzetelnie i będą zmotywowani do tego, żeby udowodnić i pokazać, że ta działalność i zaufanie, jakim zostali w tej sprawie obdarzeni, była godna pani uwagi poseł. I będzie pożytecznie wykorzystane. Będzie pani jedynką PiS do Sejmu z Wrocławia? No nie wiadomo, no na pewno mam nadzieję, że będę miała przyjemność kandydować do Sejmu i po raz kolejny reprezentować wrocławian i dolnoślązaków z naszego regionu, z naszego okręgu w parlamencie. Będzie pani startować do Sejmu, a potem się zobaczy? Mówię o wyborach samorządowych i ewentualnym starcie na prezydenta. Nie, to na pewno nie można Wrocławia tak... do 3 razy sztuka? Nie można tego tak stawiać, bo nie podchodzę do wyborów we Wrocławiu i do wyborów samorządowych w absolutnie w taki lekceważący sposób, że być może się zobaczy. No ja nie ukrywam, że jestem nadal zainteresowana i gotowa brać udział w wyborach prezydenckich we Wrocławiu. A komu zgłosiła pani tę gotowość? Ale absolutnie wszyscy o tym wiedzą, wiedzą o tym prezes moi koledzy partyjni. Pyta wie? Mnie pan o to, też o tym informuje. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każde wybory są inne i w konkretnych wyborach, w tym konkretnym terminie musimy postawić na kandydata, który będzie miał największe szanse, najlepiej nas będzie reprezentował. No ale nie, no, chciałabym powiedzieć, nie jestem jeszcze taka stara, ale to zupełnie głupio zabrzmi. Wszystko jest możliwe, być może ten trzeci raz jeszcze przede mną, czy to będzie teraz, czy za kilka lat zobaczymy. Przed nami najpierw wybory parlamentarne, a niezależnie czy ja będę kandydować z samorządowych, czy będzie to ktoś z moich kolegów, na pewno na moje doświadczenie w tego rodzaju kampanii będzie mógł liczyć. A to wskazanie nastąpi po wyborach parlamentarnych? Trudno mi powiedzieć.
powiedzieć. To tak naprawdę nie wiem, uważam przed? Tak, uważam, jednego że... kandydata na prezydenta Wrocławia już mamy, Partia Zieloni ogłosiła, Robert Suligowski. Panie redaktorze, oczywiście zgadzam się i uważam, że warto, aby w wyborach samorządowych wskazać kandydata najszybciej, jak to jest możliwe, żebyśmy rzeczywiście mogli wszyscy wspólnie w tej kampanii pracować i go wspierać. A jest taka w ogóle możliwość, opcja, wariant w PiS-ie, że PiS nie wystawia swojego kandydata, tylko popiera kandydata wystawionego przez inne ugrupowanie? Moim zdaniem nie. Osobiście byłabym przeciwna takiemu podejściu do wyborów samorządowych w miastach i w ogóle na każdym szczeblu. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć we Wrocławiu swojego kandydata na prezydenta. Tyle Mirosława Stachowiak-Różecka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.